Panie tenerze, witamy w Olsztynie. Witam serdecznie. Stomil Olsztyn to jest marka, która rzeczywiście jest znana w Polsce. Mamy drobne problemy, ale trener jest znany z tego, że potrafi przyjść. Ma duże rozeznanie w piłkarzach drugiej, trzeciej ligi. Potrafi przyjść, zrobić fantastyczną pracę. Tak jak trener to udowodnił w Bytowi, czy widzi pan jakieś analogie? No na pewno tak. Ostatnio kolega do mnie zadzwonił, mówi: Adrian, ty chyba takie klimaty lubisz, gdzie jest ciężko i trzeba coś budować i ty to potrafisz. Ja tego naprawdę na siłę nie szukam, żeby szukać i tylko budować coś od początku. W jakiś sposób udawało mi się to i mam nadzieję, że tutaj też się uda, widząc ludzi, którzy są w to wszystko zaangażowani, to myślę, że wspólnymi siłami coś tutaj zbudujemy. Czasu jest mało, ale teraz wszystkie ręce na pokład, bierzemy się ciężko do pracy. Tak jest, no, kompletujemy sztab, ten sztab musi być dopięty do pierwszego treningu i zabieramy się za robotę. Jest czasu, tak jak tutaj mówimy, jest bardzo mało do pierwszego meczu, ale no, spróbujemy to wykorzystać maksymalnie jak się da. No właśnie, a propos sztabu, już trener wie, kogo będzie miał, kim będzie mógł dysponować, jakiego trener będzie mógł liczyć? No tak, no, na razie nie powiem, bo to są negocjacje, rozmawiamy odnośnie sztabu, także tutaj będzie dopięty tutaj nowy prezes obiecał, że zrobi wszystko, żebyśmy do pierwszego meczu to dopięli. Mam nadzieję, że tak będzie. Przepraszam, do meczu, do pierwszego treningu dopięli i mam nadzieję, że tak będzie. Pierwsza liga jest specyficzna. Tutaj każdy może wygrać z każdym. Tu nie ma faworytów. No na pewno nie. No tutaj Łęczna pokazała też, że wcale też nie miała jakoś wielkiego budżetu, a awansowała. I tutaj nie ma co patrzeć na budżet. Tutaj trzeba zebrać grupę zawodników z charakterem, którzy będą przede wszystkim mocno zasuwać. No ja jestem taką osobą, która jest bardzo charakterna i też wokół siebie takich ludzi gromadzę i też takich zawodników będziemy chcieli mieć. Przede wszystkim, którzy mają charakter i serce do walki.